horyzoncie Stary Kraków. Kraków w wydaniu Smart City tuż obok na wyciągnięcie ręki. Klaster innowacji społeczno-gospodarczych wchodzi w fazę wykończeniową. Stare budynki magazynowe na krakowskim Zabłociu zmieniły się nie do poznania. Całkowicie odmieniły swoje oblicze, a przy okazji dzielnicy, w której stoją. Największą zmianę widać na elewacji budynku A od strony ulicy Herlinga Grudzińskiego. Wcześniejszy beton zamienił się w eleganckie panele elewacyjne i duże okna. Ścianę od strony dziedzińca skrywa jeszcze rusztowanie. Po jego zdjęciu odsłoni się analogiczna elewacja z nową stolarką okienną. Po drugiej stronie okien we wnętrzach trwa tynkowanie, malowanie, montowanie sufitów i wszystkie inne konieczne prace wykończeniowe. Budynek B klastra można już oglądać w pełnej krasie. Zachowano jego pierwotny charakter, stosując ceglaną elewację nawiązującą do oryginału. Ściany zostały oczywiście ocieplone, a nowe okna wyposażone w żaluzje. W środku, podobnie jak w budynku A, także królują już specjaliści od wykończenia wnętrz. W niektórych pomieszczeniach na podłogach są już nawet wykładziny. Intensywnie zmienia się też otoczenie rewitalizowanych budynków. Na ukończeniu jest układanie nawierzchni. Remontowany jest fragment ulicy Zabłocie, która będzie bezpośrednim dojazdem do klastra. Oba budynki czeka jeszcze podpięcie do sieci elektrycznej. Wtedy cały klaster zostanie zgłoszony do odbiorów. Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 2022 ma być centrum społecznych i technologicznych innowacji realizujących ideę Smart City poprzez kreatywne łączenie sektora wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Miejsce to ma mieć charakter otwarty. W budynku B swoje miejsce znajdą te miejskie komórki i jednostki, które współpracują z organizacjami społecznymi. Budowa klastra będzie kosztowała prawie 40 milionów złotych. Prawie 15 milionów pochodzi z Unii Europejskiej. Okay.